Szalomka. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak utworzyć definicję głupoty bądź ograniczenia umysłowego występujących z własnej woli żywiciela? Ja też nie, bo to idiotyczny temat. Głupota definiowana jest na nowo z odświeżaniem szybszym niż twój gamingowy monitor, grajku. Także wsadź se w dupę te 120 fps i zaktualizuj słownik razem z żydowską gipsową zaprawą tynkarską w twoim internecie. Za przykład posłuży nam dzisiaj Ewelina Rymkowicz, która swoją ignorancją w tej dziedzinie przebija wszystkich śmieszków z karty na czasie, bo otwarcie przyznaje, że nagrywa film o niczym. Słuchajcie, to tylko są filmy o niczym. Mówię tutaj dokładnie, co tylko mi ślina przyjęje się na język. Jak przyniesie HIV-a, to też powiemy. Ewelina swój pomysł broni kompilacją tekstów życiem wyrwanych z Kiedyś to było albo Świata według Kiepskich. Nie wiem, co ja mam zrobić, żebyście wy zrozumieli film o niczym. Mam się przebrać na przykład? Czy jesteście gotowi? Wasza Ewelina jest zawsze gotowa! Jeśli wykracza poza obszar ludowych powiedzonek, to swoje wypowiedzi konstruuje na bazie czegoś pomiędzy argumentum ad populum, argumentum ad traditionem, argumentum ad auditorem i pytań retorycznych do wirtualnej publiczności sugerujących, że prawdą są te opinie Eweliny, podczas gdy w rzeczywistości część osób odpowiedziałaby na te pytania inaczej niż sugeruje ich autorka. To seria jest głupia i ona nic nie wnosi na YouTube'a. No fuck! A prank wnosi. Dzieci na Musical.ly też wnoszą. No tak, inni ludzie nagrywają filmy, które ona uważa za bezwartościowe, w związku z czym jej film również ma rację bytu. Dowód bezwartościowości przywołanych przez siebie przykładów pozostawia wspomnianym pytaniem retorycznym zwróconym do wirtualnej publiczności, a na koniec rzuca na nią zaklęcie zakazujące myślenia przez 3 tury. Hehe, hehe. Znaczy minuty. Przez 3 minuty macie patrzeć na ten film i nie myśleć nawet. O to chodzi. Jeśli wymagacie, żeby w życiu wszystko się na czymś opierało i żeby wszystko miało jakikolwiek sens, to współczuję wam życia. Przez 3 minuty macie patrzeć na ten film i nie myśleć nawet. O to chodzi. Jeśli wymagacie, żeby w życiu wszystko się na czymś opierało i żeby wszystko miało jakikolwiek sens, to współczuję wam życia. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. To piękne słowa papieża Polaka. Ja nie twierdzę, że Ewelina Rynkowicz musi kochać Jana Pawła II tak jak ja, ale to wciąż bardzo mądra maksyma. Na tyle mądra, że nie warto jej odwracać do nie wymagajcie od siebie niczego. Żartowałem. W tym celu zastosowałem inny błąd retoryczny, argumentum ad verecundiam, czyli odwołanie do autorytetu. W rzeczywistości papież nie ma absolutnej racji. Błąd logiczny może jednak prowadzić do właściwych wniosków i tak jest w tym wypadku. Błąd logiczny może jednak prowadzić do prawdziwych wniosków i tak jest w tym wypadku. Błąd logiczny może jednak Porównywanie się do gorszych prowadzi do regresu, a wspomniana maksyma jest uniwersalna. Porównywanie się do gorszych prowadzi do regresu, a wspomniana maksyma jest uniwersalną formułą zwiększania swoich możliwości i osiągnięć. Nie jest błędem zrobienie filmu o niczym, bo konwencja nie jest treścią. Błędem jest tak pokraczne jej uzasadnianie. No chyba że trollowałaś, Ewelino. Po prostu wyciągnijcie kija z dupy. Porównywanie się do go... No dobrze, ale powiecie, że się dopierdałam do starych filmików. No to zobaczcie sobie, moi kochani widzowie, jeden z najnowszych filmików naszej prawilniary. Trochę o wszystkim, trochę o niczym. Ja pierdolę. Jak ja kocham to określenie miłością bezkresną. Jakiej muzyki słuchasz? Trochę każdej, trochę żadnej. A jakie jedzenie lubisz? Każde. A, czyli jak ci nasram do ryja, to zjesz ze smakiem. Jak mamy iść jako cywilizacja do przodu, skoro nieświadomość i głupota wciąż akceptowane są jako forma rozrywki? Boicie się innych kultur, islamizacji, boicie się Żydów, a nie przeszkadza wam, jak sami siebie ogłupiacie. Szukając cały czas winy w innych, nie przeszkadza zupełnie nikomu samo ogłupianie. Kamienie też można jeść dla rozrywki. Polecam spróbować wszystkim amatorom takich ciekawych filmików. Żyjcie gruz. Żartowałem.
Jedzcie najpyszniejsze koszerne dania, tak aby Jahwe was miłował. O. I sobie tak jechał tym ciągnikiem, a ja sobie po domu chodziłam, roznegliżo, żartuję. I pan widział wszystko! Pewnie zrobił mi fotki i wrzuci do internetu. W sumie... Hehe, ruchanie seks, instrumentalne traktowanie kobiet. Żarty z ruchania, gówno. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów żydowskiej gipsowej zaprawy tynkarskiej w twoim internecie. Shalom. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Krucji.